Była to 24. listopadowa kwesta na renowację zabytkowych nagrobków na najstarszej nekropolii Radomia. Kwestę od samego początku przeprowadza Społeczny Komitet Ratowania Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego przy ulicy Limanowskiego. Komitet co roku wspierają ludzie kultury, dziennikarze, samorządowcy i młodzież szkolna. Kwesta trwała w tym roku od 1 do 3 listopada. Zebrano ponad 36 600 zł. To czwarty wynik w historii zbiórek. Rekordowe pod względem uzyskanych sum były listopadowe kwesty w 2010 roku. Zebrano wtedy 50 tysięcy złotych, a w 2014 roku 40 tysięcy złotych i w ubiegłym roku 41 tysięcy złotych. W 2019 roku dzięki pieniądzom zebranym podczas kwest odnowiono dwa kamienne XIX-wieczne pomniki Emilii z Wolskich Targowskiej oraz rodziny Bełkowskich i Napiórkowskich. Pieniądze zebrane w tym roku pozwolą na uzupełnienie płatności za tegoroczne prace oraz podjęcie kolejnej renowacji w roku 2020. Na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego znajduje się ponad 300 zabytkowych nagrobków wpisanych do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. Wiele z nich czeka na pilne prace konserwatorskie. Społeczny Komitet Ratowania Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w czasie 36 kwest przeprowadzonych do tej pory, wliczając w to także kwesty wielkanocne, zebrał blisko 700 tysięcy złotych.